Panie burmistrzu, na stanowisku burmistrza miasta i gminy Cieszanów 2 lata temu wyborcy pozwolili panu, że tak powiem, pozostać, pełnić tą funkcję kolejną kadencję. To już półmetek. 2 lata minęły, jak z bata szczelił. Czy obecna kadencja różni się od poprzedniej? Jak pan ocenia ten czas? Praktycznie każda kadencja jest inna, tak jak i każde wybory, do których kandydujemy, też mają jakąś swoją specyfikę. Natomiast generalnie patrząc na naszą obecność w Unii Europejskiej, na nasze korzystanie z środków, przygotowywanie się do tego, żeby je odpowiednio wykorzystać, jest bardzo podobne. Tutaj niestety, ale tworzenie tych projektów, później ocena i sama realizacja jest zawsze rozłożona w czasie. I z tego względu te 2 lata to były trochę bardziej właśnie przygotowaniem się pod nowe inwestycje niż jakimś takim mocnym akcentem inwestycyjnym, żeby przebiegały. No, 2 lata to kawał czasu. Co jest pana największym powodem do dumy i czy w międzyczasie przewinęło się coś takiego, przemknęło coś takiego jak porażka? No, porażki zawsze się zdarzają, to trudno, żeby człowiek wszystko co zaplanował, żeby mu się udało. Natomiast myślę, że takim nie tylko 2-letnią porażką, ja to traktuję, że chyba nie do końca pewne rzeczy potrafimy robić, jeżeli chodzi o uaktywnienie naszego społeczeństwa, szczególnie pod kątem gospodarczym. Ja wiem o tym, że jesteśmy w regionie, który jest trudny do rozwoju, bo te odległości komunikacyjne, nawet my ich mówimy o internecie i tak dalej, są z tym kłopoty, ale niestety to, że tak dużo ludzi wyjeżdża z naszej gminy, nie tylko z naszej, wynika z tego, że być może właśnie za mało ich motywujemy, za mało pomagamy w tym, żeby ten rozwój gospodarczy następował. Natomiast jeżeli chodzi o jakieś sukcesy, to powiem, że w tej chwili jesteśmy na etapie już po przetargach, że większość naszych projektów, które złożyliśmy, przeszły i uważam, bo tak nawet w tej chwili mam zebrania budżetowe, że efekty będą widoczne z tych inwestycji przez kilkanaście lat. Wiąże się to ze szkołami, a właściwie z bardziej rozbudowaniem bazy przedszkolnej, jak też jak gdyby z drugiego bieguna to budowa czy adaptacja budynku synagogi na dom pobytu dziennego dla osób starszych, bo nasze społeczeństwo niestety, ale bardzo szybko się starzeje i musimy na to już być przygotowani. Czy w ciągu tych 2 lat, bo cały czas kręcimy się wokół tych 2 lat, prawda, czy pojawiło się takie słowo, takie stwierdzenie inwestor? Jeżeli tak, to czy w ogóle pojawiają się jakieś zainteresowania gminą i miastem Cieszanów? Czy to w jakiś sposób polepszyłoby byt mieszkańców? No i czy jest szansa na to, żeby inwestorzy tutaj chcieli przyjechać i funkcjonować i pozwolić społeczeństwu troszeczkę lepiej żyć? Mówimy tutaj zarówno o pracy, jak i jak właśnie podniesienie tych dochodów, jakości życia, więc powiem, że bardzo trudno jest od tych inwestorów, a nawet w przypadku naszej gminy to nie tylko kwestia nowych inwestycji, ale utrzymania się jak gdyby na powierzchni tych przedsiębiorców, którzy u nas już wcześniej zainwestowali, bo po 2008 roku, po kryzysie ogólnoświatowym, do tej pory fabryka mebli w Dachnowie nie odzyskała tego stanu zatrudnienia, który posiadała i jest to ciągle na poziomie 60% tego, co było. Bardzo podobna sytuacja była z fabryką mebli Bepema w Cieszanowie, która też już zatrudniała ponad 100 ludzi, a przez ostatnich kilka lat próbowała jak gdyby wyjść właśnie też w związku z tym kryzysem światowym. Więc dla mnie to tak jak gdyby było po pierwsze zachowanie tych miejsc pracy tam, gdzie one już były, a kwestia poszukiwania nowych inwestorów, no powiem, że jest to naprawdę droga przez mękę, bo te utrudnienia związane właśnie z naszym położeniem jednak bardzo mocno ciążą na tych potencjalnych inwestorach, że oni nie chcą w to wchodzić. Ale powiem tak, nie udało nam się znaleźć specjalnie jakichś dużych inwestorów zewnętrznych. Jest takie światełko nadziei, mam nadzieję, że wyjdzie,
że miejscowi przedsiębiorcy podejmą się, już się podjęli, ale że im właśnie uda się pozyskać środki i zrealizować dwa przedsięwzięcia, które jak gdyby są w nurcie tego, co my chcemy w gminie. Przede wszystkim patrząc na nasze ograniczenia, to jest ten rozwój turystyki, hotelarstwa, gastronomii, wykorzystanie tych zasobów przyrodniczych, ale też i bazy, którą powoli budujemy w gminie. I jeden z przedsiębiorców lokalnych w tej chwili dzierżawi pałac w Nowym Siole, tak go nazywamy, aczkolwiek to jest dwór. I jest tam przygotowana kompletna dokumentacja na modernizację tego całego obiektu i to jest taki element, który może pozwolić w przyszłości, jeżeli to wyjdzie, na stworzenie kilkunastu miejsc pracy. I druga bardzo nowa rzecz, nowoczesna, to sprawa strzelnicy. Oba te przedsięwzięcia są wspólne, ponieważ są w jednym dużym projekcie, w takim konsorcjum 10 przedsiębiorców, w którym również uczestniczy pan Marcin Krupa, który prowadzi kresową osadę. Złożony projekt jest do programu Polski Wschodniej i ma bardzo duże szanse na powodzenie. Jeżeli to by się udało, to te dwa lata, które myśmy poświęcili na to, żeby pomóc tym przedsiębiorcom przygotować dokumentację, przygotować się do tego wniosku, byłyby dla nas naprawdę takim czasem bardzo cennym, nie straconym, ale dającym szansę na stworzenie kilkunastu, kilkudziesięciu miejsc pracy. Jeżeli już jesteśmy przy przedsiębiorcach tutaj miejscowych, czy ze strony Rady Miasta i Gminy, czy ze strony Urzędu, jakieś światełko optymistyczne w sensie obniżek choćby nawet podatku dla przedsiębiorców? Czy jest takie światełko? Z podatkami jest to trudna sprawa, ale jest faktem, że każdy, który rozpoczyna tą działalność u nas w tym pierwszym okresie, może korzystać z ulg. One nie są przyjęte uchwałą Rady, ale to moimi decyzjami jak gdyby pomagamy. Ostatnio duży market budowlany, który jest w Cieszanowie, też korzysta z takiej formy pomocy. Wcześniej była to pomoc dla tego przedsiębiorcy, który ma fabrykę mebli w Cieszanowie. Firma fotowoltaiczna, która no niestety przy tych cenach energii odnawialnej nie specjalnie się dobrze kręci, ale też przez długi czas korzystała z naszej pomocy. Czyli odbywa się to bardziej indywidualnie, ale po prostu jest taka forma wsparcia dla każdego tworzącego miejsca pracy. Panie burmistrzu, budowa obwodnicy Cieszanowa, zresztą nie tylko, bo także i Oleszyc, prawda, po drodze, ale jesteśmy w Cieszanowie, więc budowa obwodnicy to dla mieszkańców jakaś nadzieja, jakieś plany, jakieś znowu światełko w tunelu, że coś się więcej będzie działo, jakieś ułatwienie życia, czy obawa, że nikt nie zaglądnie do Cieszanowa? Zagrożenie dla właśnie tych miejscowych przedsiębiorców i handlarzy? Przede wszystkim ułatwienie życia. Musimy to traktować na zasadzie, że ten ruch, szczególnie samochodów ciężkich, tirów, który przemieszcza się przez środek miasta, jest bardzo, bardzo uciążliwy. I specjalnie z tego tytułu miasto nie ma korzyści i jeżeli chodzi właśnie o to, co na przyszłość, też nie będzie miało z tego tytułu strat, bo i tak żaden z tych dużych samochodów nie zatrzymuje się w mieście. Dzieje się to z ruchem osobowym, ale to też w takich szczątkowych, że tak powiem, ilościach. Natomiast bezpośrednio na całe miasto nie będzie miało aż takiego negatywnego wpływu, że ten ruch przejdzie bokiem na przedsiębiorczość, ponieważ główna linia, gdzie obwodnica dochodzi, przebiega przez teren za Cieszanowem, już za rzeką, gdzie są te parkingi, gdzie te samochody się zatrzymują. I liczę na to, że tam również się to rozwinie, jeżeli chodzi o kwestie gastronomii, o kwestie przyszłości również jakichś miejsc noclegowych, bo są pomysły na to, żeby właśnie coś takiego uruchomić. Czyli nie jest to jakimś takim elementem, którego bym się obawiał, że ominął nas, bo tak porównuję właśnie te miasta, które mają obwodnice. Takim najbardziej jaskrawym przykładem jest Radymno, gdzie objazd spowodował, że miasto naprawdę odstanęło. W naszym przypadku jest to mała obwodnica i nie omija ona całkowicie miasta. Daje szansę na rozwój tych terenów w kierunku na południe.
Tak z innej beczki. Kilka lat temu to właśnie pan był tym innowatorem. Pan był osobą, która wprowadziła coś nowego w oświacie tutaj na naszym terenie. Myślę, że nie tylko na naszym terenie, ale także pewnie i województwa i nie wiem, czy nie jednym z nielicznych w kraju. To pan właśnie wprowadził, zainicjował pan tworzenie szkół społecznych na terenie gminy. To się w jakiś sposób przyjęło. A w tej chwili, jak to się ma do sytuacji, gdy w oświacie idzie coś nowego? No jest to dla nas duże wyzwanie, tym bardziej, że myśmy próbowali jeszcze bardziej rozwinąć jak gdyby te szkoły, które są prowadzone przez stowarzyszenie. Przygotowaliśmy się inwestycyjnie pod to, będziemy to robić, bo chodziło o to, żeby maksymalną liczbę dzieci jednak mieć w przedszkolach, żeby te miejsca w przedszkolach były dostępne bez żadnych kolejek, bez jakichś oczekiwania. I przy tych małych szkołach właśnie mamy zaprojektowane oddziały przedszkolne, które są przygotowane na małą ilość dzieci, bo tam rzędu 10-15 dzieci, czyli też takie, można powiedzieć, prawie rodzinne przedszkola. I to nie ma jak gdyby kolizji z tym, co się dzieje u góry. No może to, że obowiązek szkolny dotyczył czterolatków, w tej chwili ten obowiązek szkolny jest zniesiony. Ale faktycznie rodzice chcą te dzieci jak najszybciej oddawać do przedszkoli, bo to dziecko zupełnie inaczej się rozwija i my w tym kierunku zmierzamy. Troszeczkę jak gdyby zeszliśmy niżej, bo wiadomo, że liczba dzieci w szkołach wszystkich naszych tutaj w całym powiecie spada, więc chcemy jak gdyby jak największą grupę tych dzieci mieć w zorganizowany sposób przedszkolny. Jest problemem dla nas w tej chwili ta sytuacja, że są szkoły ośmioklasowe. Gdy mieliśmy sześcioklasowe, nawet maleńka szkoła w Kowalówce, która ma 28 dzieci, 6 klas, jednak się broniła. Natomiast przy ośmioklasowym będzie z tym kłopot. Dlatego dyskutujemy, bo to nie jest rzecz, którą się schowa i nagle się ją jak gdyby wyciągnie jak królika z kapelusza, ale na pewno stowarzyszenie będzie zajmowało się przedszkolami. Nie wiemy, jakie będą ostatecznie zapisy ustawy, które pozwalają nam na to, jaką wielkościowo szkołę można przekazać stowarzyszeniu. Ja jestem, tak powiem, optymistycznie nastawiony, bo trzy szkoły, które działały, gdzie były gimnazja i szkoły podstawowe, mówię tutaj o Cieszanowie, Dachnowie i Lublińcu, tamten proces przebiegnie, można powiedzieć, bezkolizyjnie. A przy tych mniejszych szkołach no będziemy musieli jakąś formułę wymyśleć. Nie daję rozwiązania gotowego, ale na pewno tendencja utrzymania tych małych szkół w środowiskach jest ponad to, co się dzieje u góry. Czyli dobro dziecka. Bo jednak te małe dzieci powinny mieć szkołę jak najbliżej. Traktujemy je jako pierwszą, a drugą, że każda szkoła jest tym elementem, który jednak utrzymuje miejscowość przy życiu. Brak szkoły powoduje, że ludzie jeszcze szybciej wyjeżdżają. Panie Burmistrzu, czy współpraca Pana z Radą Miasta i Gminy, z ludźmi, którzy są reprezentantami, przedstawicielami społeczności, w jaki sposób się układa? Czy idziecie we wspólnym kierunku, bez względu na przynależność, bez względu na jakiekolwiek niuanse partyjne, że tak powiem, czy po prostu napotykacie na swojej współpracy jakieś duże problemy? No myślę, że Rada Miejska w Cieszanowie ma taką najbardziej uwydatnioną strukturę opozycji i koalicji, bo bardzo często się pojawiają właśnie takie interpelacje, jakieś wspólne nawet wystąpienia klubowe i tak dalej. Nie słyszałem od kolegów, żeby którykolwiek miał taką rzecz, więc te tarcia w Radzie są, ale nie traktuję tego jako rzecz, która jest naganna, wręcz odwrotnie. Powinniśmy dyskutować, powinniśmy mieć jakieś różne opinie na te rzeczy, które robimy. I nie obrażam się absolutnie o to, że ktoś mnie krytykuje, bo człowiek wiadomo, że popełnia błędy, bo jest to oczywiste. Dlatego nie oceniam tej rady źle. Oceniam wręcz, że mamy się czym nawet poszczycić, że nie idziemy tak, jak to bardzo często mówi się, że no rada to co burmistrz powie, wszyscy podnoszą rękę bezmyślnie.
Nie, u nas te dyskusje są mocne i to mocne, że tak powiem, w obu obozach, nie traktując je jako obozy wrogie, tylko że żeby podjąć jakąś decyzję, musimy być wszyscy przekonani. Im więcej tych pytań, tym więcej odpowiedzi, a im więcej odpowiedzi, tym łatwiej się jak gdyby do tego przekonać. I wbrew pozorom, bo jak to mówią, albo opozycja coś tam depcze człowiekowi po piętach, to jest skazane, powinno to być. Nie obrażam się i cieszę się nawet, że wiele takich sytuacji mam. Jeżeli już jesteśmy przy współpracy z Radą, czy udało się na 2017 rok w budżecie ograniczyć wydatki? Wszyscy patrzą na to, czy się ogranicza wydatki administracyjne, bo to są takie sprawy najbardziej nośne, ludzie to dobrze odbierają. Ale musimy patrzeć to na to w inny sposób. Po pierwsze, że my jesteśmy uzależnieni od tego, jakie jest najniższe wynagrodzenie, a ono zdecydowanie zostało podniesione do góry, jak i też na to, że usługi, które świadczymy dla mieszkańców, muszą być na dobrym poziomie. Podam najprostszy przykład. Administracja w ubiegłym roku wzrosła, czy w tym roku właściwie, o 2 osoby, ponieważ pojawiło się nam nowe zadanie w postaci obsługi programu 500+. Musiał je ktoś wykonać. Pojawiają się bardzo dużo nowych programów dotyczących pomocy społecznej. Tam też są nowi zatrudnieni pracownicy. Kiedyś nie istniała taka funkcja jak asystent rodziny, dzisiaj on jest obligatoryjny. I wręcz uważam, że naprawdę są to potrzebni ludzie, bo zdawać by się mogło, że jesteśmy społeczeństwem bardziej wykształconym, które też i bywa w świecie i tak dalej, więc tutaj jak gdyby poziom życia rośnie. Poziom życia rośnie, ale rosną również problemy, których wcześniej nie było. Ludzie nie zawsze sobie dają z nimi radę i troszkę taka sytuacja, szczególnie właśnie w tej dziedzinie pomocy społecznej lub jakichś innych trudnych spraw rodzinnych, musi mieć wsparcie z naszej strony, a to się wiąże z etatami. Jak etaty, to pieniądze, więc nie będę tutaj opowiadał, że tak, zrobiliśmy cięcia budżetowe, zaoszczędziliśmy. Twierdzę, że dobra jakość usług, to jednak muszą być na to odpowiednie pieniądze. Panie burmistrzu, wiadomo, że współpracujecie z miastami partnerskimi z innych krajów. Może nam pan powie, z jakimi miastami współpracujecie i w ogóle jakie korzyści? Wiadomo, każda współpraca powinna przynosić obopólne korzyści, prawda? Więc jakie korzyści miasto Cieszanów, gmina Cieszanów ma z tej współpracy? Więc jeżeli chodzi o naszych partnerów takich stałych, to możemy powiedzieć o jednym bardzo solidnym partnerze, z którym spotykamy się co najmniej kilka razy w ciągu roku. To jest gmina węgierska, gmina Diósz pod Budapesztu. I tutaj oprócz tych spotkań mieszkańców, władz, corocznie również jest organizowana wymiana młodzieży, więc ta nasza młodzież i młodzież węgierska odwiedza się nawzajem. Nie zawsze ma to wsparcie zewnętrzne, częstokroć odbywa się to również przy udziale finansowym uczestników. Natomiast mamy również taką współpracę szkół Dachnów, Szkoła Podstawowa w Dachnowie i szkoła w Niemczech, to jest Argenbilgmina, dokładnie miejscowość Eisenharz, w którym które te szkoły nasze współpracują. Tam też jest wymiana młodzieży. Praktycznie co roku jakaś grupa albo nasza tam, albo niemieckie dzieci przyjeżdżają tutaj. Czyli to jest taki wymiar bardzo fajny, który wręcz wszyscy jak gdyby preferują, to wymiana dzieci, wymiana młodzieży. Natomiast my jako gmina uczestniczyliśmy w 2 programach w ciągu tych 2 ostatnich lat. Jeden program zakończyliśmy, a w drugim programie byliśmy liderem. O tyle jest to dla gminy doskonała sprawa, bo oba te projekty były finansowane w 100% ze środków unijnych. W obu projektach uczestniczyło 9 gmin z całej Europy. Pierwszy program dotyczył spraw związanych z pomocą dla grup zagrożonych wykluczeniem. Czyli dotyczyło to osób starszych, dotyczyło to młodzieży, dzieci, osoby niepełnosprawne. Natomiast drugi program, który już jest na finiszu, dotyczył spraw migracji. I w jednym i w drugim programie jeździliśmy po tej Europie, oglądaliśmy, jak się pewne tematy rozwiązuje, w jaki sposób te problemy, które dotyczą całej Europy i to w większości tych spraw, o których mówiłem,
jak one są realizowane. Jest to różnie, są programy rządowe, są to programy lokalne i na bazie tych dobrych praktyk nie ukrywam, że bardzo wiele z tych rzeczy przenosimy tutaj do siebie. To, że właśnie powstaje ten dom pobytu dziennego w Cieszanowie, widziałem taki dom w Grecji i oglądając to po prostu wręcz przygotowywaliśmy dokumentację pod nowe środki unijne, korzystając właśnie z tej wiedzy. Później ukazał się program rządowy, który w bardzo niewielkim stopniu różni się od tego, co jest w Grecji. Czyli te wyjazdy są dla nas taką fajną platformą przekazywania doświadczeń, tych dobrych praktyk, które naprawdę później służą mieszkańcom. Cieszanów nie wyglądałby tak, jak wygląda, gdyby nie było tych wyjazdów zagranicznych. Przynależność gminy do Związku Gminy Ziemi Lubaczowskiej. Istnieje taka organizacja. Jakie gmina widzi korzyści w przynależności? No cały czas kręcimy się wokół, prawda, jeżeli do czegoś przystępujemy, to wiadomo, że musimy coś dla społeczności, dla środowiska, dla gminy ściągnąć. Więc jaki jest cel przynależności tej i jakie widzi Pan korzyści na przyszłość z przynależności? I w ogóle jakie są koszty przynależności tej do tej organizacji? Więc powiem tak, że byłem jednym z tych, który rozwiązywał Związek Gmin Ziemi Lubaczowskiej w poprzednim wydaniu, bo była taki związek istniał. No faktycznie, że nie umieliśmy może pewnie jakoś razem poukładać sobie tej współpracy i było to takie troszkę działanie nie do końca skuteczne. Nowa inicjatywa, która praktycznie już 2 lata jest od momentu, kiedy zaczęliśmy takie poważne rozmowy toczyć na temat stworzenia tego związku, polegała na tym, że związek był celowy. Nie istnieje tylko po to, żebyśmy się razem spotykali, żebyśmy jakoś tam mieli wspólną reprezentację, ale mamy swój nadrzędny cel, który wszyscy widzimy i który chcielibyśmy robić razem. Chodzi tutaj o rozwój turystyki. Tak się składa, że mamy gminy o dużych walorach, mówimy tutaj o Narolu i o Choryńcu. Gminy, które są, że tak powiem, pośrodku jak Cieszanów, Lubaczów i gminy, które troszeczkę jak gdyby pozostają z boku tego roztocza, bo to roztocze jednak jest takim jakimś impulsem, który pozwala na to, że możemy myśleć o przyszłości jako między innymi w dziedzinie turystyki. I jeżeli byśmy robili to pojedynczo, nigdy tego nie osiągniemy. Robiąc to wspólnie, może nie wszystkie gminy wyciągną jednakowe korzyści z tego, bo to nie da się tak zrobić, ale ma to taki fajny wymiar. I tutaj w tej chwili na przykład przygotowujemy się do programu Polska-Ukraina, gdzie z naszej strony właśnie tym partnerem jest Związek Gmin i rozmawiamy na temat łączenia ścieżek rowerowych, na temat inwestycji turystycznych, atrakcji i tak dalej, które chcemy później pokazywać wspólnie razem. I nie da się tego zrobić pojedynczo. Każdy rozwinięty region, turystycznie czy gospodarczo, opiera się jednak na współpracy samorządów, przedsiębiorców, mieszkańców. I to myślę, że też impuls dla mieszkańców jest taki, że skoro my idziemy razem, to i może oni jak gdyby pójdą naszą drogą. I już jak gdyby, jakie efekty w tej chwili z tego są? Inaczej jesteśmy odbierani w województwie, inaczej odbiera nas zarząd województwa. Bo jadąc razem, stanowimy określoną siłę. Nie jesteśmy pojedynczą osobą, która idzie załatwiać tylko własny interes. Jestem przekonany, że nie tylko mówimy o samych pieniądzach, ale o tych właśnie takich lokalizacjach, ja robię to, ty robisz to, uzupełniamy się razem, daje to szansę, że możemy się wypromować, możemy się pokazać gdzieś na zewnątrz, dając ofertę dla ludzi, żeby tu przyjechali na dłuższy czas, bo pobyt w jednym ośrodku przez jeden dzień to jest za mało. Kresowa Osada najbardziej rozreklamowana, ale to jednak jest góra jeden dzień. I żeby ten turysta chciał jeszcze tutaj pojeździć, ma Choryniec, ma Narol, ma Cieszanów, ma Oleszyce, więc już może sobie wypełnić ten cały tydzień fajnymi rzeczami, a tak jak mówię, pojedynczo nie jesteśmy w stanie tego zrobić. Nie ukrywam, że ja patrzę osobiście też na to pod kątem tego, co się dzieje w Europie.
I jest to tendencja ogólnoeuropejska, że gminy się jednoczą, tworzą związki celowe, bądź też powstają większe organizmy w postaci gmin. Wrócę do tej Grecji. Tam, gdzie byliśmy, było 4 gminy. Po połączeniu mają w tej chwili 26 tysięcy mieszkańców. Rozłożyli sobie również pewne rzeczy, które realizowali wcześniej, inaczej. Obniżyli przez to koszty. To jest rzecz, którą na chwilę obecną w Polsce trudno o tym mówić, bo każdy samorząd zabiega, żeby u niego było jak najlepiej, ale patrząc na perspektywę, kiedy skończą się unijne pieniądze, kiedy będziemy musieli żyć tylko z tego, co mamy, będziemy musieli naprawdę bardzo mocno przyglądać się każdej złotówce. Łączenie tych sił pozwala na obniżenie kosztów. I to też dla mnie jest takie oczywiste wyzwanie, które będziemy musieli kiedyś siąść do stołu i też o tym porozmawiać. Są kraje, gdzie gminy to robią oddolnie, są kraje, które robią odgórnie, bo w tej chwili Ukraina, która jest bardzo z tyłu za nami, ale tam podjęli decyzję o łączeniu gmin, które będą miały kilkanaście tysięcy mieszkańców. Czyli one są sprawniejsze, one są tańsze i są bardziej skuteczne. Ten nasz związek też ma na celu takie rzeczy. Wspomniał Pan o atrakcjach turystycznych naszego regionu, konkretnie gminy Cieszanów. W odległych latach powstało kąpielisko Wędrowiec, powstało sztuczne lodowisko, olbrzymie koszty budowy, olbrzymie koszty organizowania tego. Jakie, czy w ogóle widzi Pan jakiekolwiek zyski z tego już w tej chwili? No z tymi zyskami to ciągle się trudno nimi pochwalić, bo faktycznie utrzymanie tych obiektów jednak stanowi spory koszt, nie że aż tak bardzo wysoko, ale jednak nie uzyskujemy tych przychodów wyższych niż są koszty utrzymania. Z tym, że ja to traktuję też na zasadzie takiej, że są to pewne elementy w naszej strukturze szkolnej, bo lodowisko jest jako do wynajęcia, ale również służy do zajęć lekcyjnych, dowozimy dzieci, wszystkie dzieci nasze korzystają z niego, mają możliwość nauczania jeżdżenia na lodzie. To samo dotyczy kąpieliska. Trudno jest przełamać pewne stereotypy, bo nawet ostatnia rozmowa z rodzicami, dlaczego my nie wozimy dzieci do Choryńca na naukę pływania? Ja mówię, a przecież przez wakacje prowadzona była szkoła nauki pływania przy kąpielisku. Być może, że promocja jest za mała, na pewno tak, musi być tutaj lepsza, ale też nie ma jak gdyby pełnej gamy tych usług. Nam brakuje gastronomii na tym kąpielisku. Jest to rzecz, która nie do końca możemy to robić własnymi jednostkami. A trudno nam znaleźć przedsiębiorców lokalnych, którzy chcieliby tam zainwestować, mimo że takie oferty składałem już kilkakrotnie. Mam nadzieję, że właśnie teraz przy tych dwóch dużych inwestycjach, o których mówiłem poprzednio, przy tej modernizacji, czy właściwie odbudowy pałacu i tej strzelnicy, że zewnętrzni ci inwestorzy, czyli nie gmina, też jak gdyby dadzą impuls, żeby to kąpielisko i cała ta infrastruktura wokół się rozwijała. My dokumentacyjnie się pod to przygotowujemy i wręcz jestem otwarty na to, żeby wydzierżawić te obiekty, żeby one nie były po prostu prowadzone przez gminę, bo powiem uczciwie, dużo trudniej jest to do utrzymania i po drugie, że jednak jeżeli to jest właściciel, który bezpośrednio z tego czerpie zyski, on zupełnie inaczej na tym pracuje. Gmina to troszkę państwowe, a państwowe wiadomo, jakie mamy skojarzenie, że jednak nie ma takiego serca do końca, żeby to działało. Ja podam prosty przykład. Kresowa osada jest prowadzona przez prywatnego przedsiębiorcę, który angażuje się niesamowicie, znam go osobiście, bardzo go cenię i tak zazdroszczę nawet trochę wójtowi Kaplowi tego człowieka, bo tyle rzeczy, których on robi, to u mnie niejednokrotnie jest to takie już troszeczkę wymuszanie, żeby ludzie myśleli. On robi to samodzielnie i to jest dla mnie też jakaś droga na przyszłość, żeby te obiekty były inaczej zagospodarowane. Panie Burmistrzu, zbliżają się święta Bożego Narodzenia, święta, czas, w których myśli biegną również w stronę ludzi potrzebujących. Czy istnieje w Pana gminie takie miejsce bądź możliwość,
zorganizowania dla ludzi, którzy są po prostu tymi ludźmi, którzy potrzebują czegoś, którzy potrzebują drugiego człowieka, którzy potrzebują namiastki tych świąt. Czy jest możliwość u Pana w gminie zorganizowania czegoś takiego? Czy w ogóle istnieje problem? Bo być może, że nie istnieje taki problem. Jestem przekonany, że istnieje taki problem, bo bardzo dużo rzeczy dzieje się gdzieś tam w zaciszu domów, my tego nie widzimy. Ja od czasu do czasu mam rozmowy z ludźmi, którzy przychodzą niejednokrotnie z bardzo osobistymi problemami i to takimi, które nawet trudno jakoś zaradzić, a oni wręcz mówią, to już nawet nie chodzi o zaradzenie, ale o to, żeby ktoś się to jakoś się otworzył na nich, posłuchał. My, można powiedzieć, organizowaliśmy takie spotkania, może nie bezpośrednio kierowane do takich najbardziej potrzebujących, ale poprzez te stowarzyszenia, które posiadamy, czyli mamy stowarzyszenie, które wspiera między innymi osoby niepełnosprawne, Vivere, które działa przy środowiskowym domu samopomocy, koła gospodyń, które też się takiego typu działania podejmują, więc to troszeczkę jak gdyby przekazaliśmy to, tą połeczkę tym stowarzyszeniom, nie robiąc tego bezpośrednio przez urząd, jakoś tak ex cathedra. Bo jednak, gdy ludzie bezpośrednio się angażują, zawsze to ma na pewno lepszy wymiar i jest takie bardziej serdeczne. Na ten rok powiem tak, nie wiem, bo raczej nie podejrzewam, żebyśmy jakieś ekstra spotkanie z tego tytułu zrobili. Natomiast bardzo duże nadzieje mam właśnie z tym domem dla osób starszych, bo one mają największy problem. Jeżeli chodzi o rodziny, o dzieci, świetlice, które wyremontowaliśmy, które utrzymujemy, mimo że też stanowią koszty to utrzymanie, w miejscach takich, gdzie bloki socjalne czy mieszkania socjalne, więc duża grupa uzyskała od nas wsparcie i cały czas, że tak powiem, jakoś kolejnymi działaniami staramy się pomagać. Ale jeżeli chodzi o osoby niepełnosprawne, jest środowiskowy dom, który też jest otwarty. Ale taką grupą właśnie są osoby starsze, coraz więcej tych osób samotnych. Nie zawsze chodzi o to, że oni nie mają co zjeść, bo to tak nie jest, ale żeby mieli to miejsce spotkania, żeby mieli to ciepło serca. I tu myślę, że przy tym domu, bo tam będziemy mieli również zatrudnione osoby, które mogą jak gdyby pokierować tym, ale żeby to zrobić wspólnie, żeby nie było, że my te osoby w jakiś sposób przywozimy i sadzamy i udowadniamy, no bo tu jest biedny, mu trzeba pomóc, tylko żeby oni czuli się na równym poziomie, że skoro jest to grupa osób starszych, to wśród nich one też są normalnymi uczestnikami, normalnie traktowanymi ludźmi, którzy zasługują na szacunek, bo życie szybko biegnie. Ja coraz więcej widzę ludzi właśnie samotnych, starszych, którzy dzieci za granicą, wnuki przyjadą raz na jakiś czas i właściwie ich życie to jest, można powiedzieć, telewizor. Nie, może majątkowo nie mają problemów, ale taka samotność jednak każdego przybija. Jesteśmy jednak istotami społecznymi. I mam nadzieję, że właśnie, że przy tym to taki trochę może aż za bardzo rozwinięte te moje marzenia, ale ja oglądając, rozmawiając właśnie z Grekami, oni mówili, że to jest ich miejsce, w którym oni się super czują, gdzie właśnie sami sobie pomagają, gdzie się wspierają, gdzie mają właśnie takie różne działania, które przyciąga te ludzi osamotne, w jakiś sposób dotknięte przez los również. Czyli jest coś takiego no, stricte ku temu przeznaczone. Czyli ja życzę Panu spełnienia tych marzeń, jeżeli chodzi o seniorów. A jeszcze miałabym prośbę, jeżeli chodzi o święta, to czego chciałby Pan życzyć mieszkańcom gminy, miasta i gminy Cieszyn? No, w życiu jest tak, że człowiek najbardziej życzy innym tego, czego mu brakuje. Mi brakuje w tej chwili przede wszystkim spokoju, bo jest tych rzeczy wiele wokół nas się dzieje. Nie ukrywam, że bardzo źle odbieram tą sytuację, że się tak dzielimy. I to i właśnie takiego wewnętrznego spokoju, wyrozumiałości jeden dla drugiego bardzo, ale to bardzo nam trzeba. I przy tych świętach tym bardziej powinniśmy siąść przy stołach świątecznych, rozmawiając ze sobą, nie tocząc tych bojów, które do niczego nie prowadzą, tylko nas właśnie dzielą. No a najważniejsze, to by nie mówić, to jednak jest zdrowie. Nie ma cenniejszej rzeczy, bo wydaje się, póki jesteśmy młodzi, to wszystko jest przed nami. Wiele nieszczęść nas spotyka w życiu, więc to zdrowie, ta wzajemna wyrozumiałość,
to szczęście rodzinne jest rzeczą nie do przecenienia i wszystkim mieszkańcom tego życzę. Dziękuję bardzo.